Załóżmy, że mamy równanie różniczkowe y' prym równa się f od ty, gdzie f od ty jest funkcją ciągłą na pewnym obszarze d zawierającym się w płaszczyźnie. Wówczas możemy wziąć jakiś punkt z tego obszaru, powiedzmy tutaj, i przez niego narysować odcinek długości 1, który leży na prostej, której współczynnik kierunkowy jest równy f od t0, y0. Ten punkt to jest właśnie t0, y0. Rysujemy taki odcinek, właśnie długości 1, którego środek jest w tym punkcie. Taki odcinek nazywamy kierunkiem równania różniczkowego. I takie coś możemy zrobić dla każdego punktu należącego do tego obszaru D. Wówczas to, co otrzymamy, ten cały rysunek, to będzie pole kierunków tego równania różniczkowego. Teraz załóżmy, że Y od T jest krzywą całkową tego równania różniczkowego i przechodzi przez punkt właśnie T0, Y0. No stąd po pierwsze wynika, że Y od T0 równa się Y0. No i po drugie, Y prim od T0 zgodnie z naszym równaniem różniczkowym jest równe f od T0, Y od T0, czyli inaczej f od T0, Y0. Czyli w takim razie nasza krzywa całkowa jest styczna do kierunku w punkcie f od T0, Y0. I w drugą stronę, jeśli mamy jakąś krzywą, która w każdym punkcie, w każdym swoim punkcie no, należącym do obszaru D jest styczna do kierunku równania różniczkowego, wówczas ta krzywa jest krzywą całkową tego równania różniczkowego, jest jakby jego rozwiązaniem. Zatem ostatecznie scałkować równanie różniczkowe polega na znalezieniu wszystkich krzywych, które w każdym swoim punkcie należącym do obszaru D są styczne do kierunków tego równania różniczkowego. Teraz mamy takie zadanie. Mamy równanie różniczkowe y' równa się 1 i chcemy narysować jego pole kierunków. No to nasze f od ty zgodnie z tym wzorem to jest po prostu 1, więc w każdym punkcie jego wartość wynosi 1. Czyli w każdym punkcie rysujemy odcinek, który leży na prostej o współczynniku kierunkowym równym 1. No to to tutaj będzie bardzo proste. To będą po prostu takie odcinki przechodzące pod kątem 45 stopni w każdym punkcie. No, a tutaj nie wychodzi to może zawsze równo, ale mniej więcej tak to pole będzie wyglądać. Oczywiście ja tu rysuję dla dodatnich, a tak naprawdę to jest też dla ujemnych, dla wszystkich tutaj punktów trzeba coś takiego narysować. No i to jest wtedy nasze pole kierunkowe. No i właśnie, no i te rozwiązania tego równania różniczkowego to są proste, które są styczne do tych kierunków. Znaczy to są krzywe, które są styczne do tych kierunków, tylko właśnie to będą po prostu proste. To prosta krzywa, która jest styczna do tych kierunków jest na przykład taka. Pokrywa się z nimi. I to jest w tym wypadku krzywa y równa się t. W kolejnym wypadku tutaj to jest krzywa y równa się t minus 1 i tak dalej. I stąd widzimy, że rozwiązaniem tego równania różniczkowego będzie y od t równa się t plus c, gdzie c jest dowolną liczbą rzeczywistą. No bo właśnie y prim od t to jest po prostu 1. Więc czasem można na podstawie samego pola narysować sobie krzywą, a czasem nawet no, zgadnąć jej wzór. Jeszcze jeden przypadek. Tym razem chcę narysować pole kierunków takiego równania różniczkowego. Y' równa się 1 plus y. No to to już nie będzie tak proste jak wyżej. Nasze f od ty równa się 1 plus y, więc ono się będzie no, tutaj zmieniać w zależności od y. Natomiast
od T ono nie zależy. No i tutaj, żeby była jasność, tu jest T, tu jest Y. Więc na przykład w punkcie 0, 0 moja wartość f od 0, 0 to jest po prostu 1. Czyli tutaj to będzie taka właśnie prosty odcinek leżący na prostej Y równa się T. W punkcie 1, 0 to też będzie wartość 1, ponieważ tutaj wszędzie Y mamy taki sam, Y mamy 0, a T nie wpływa, więc dla każdej wysokości, dla każdej wartości T będziemy mieli taki sam, taką samą wartość, to oznacza, że te wszystkie odcinki leżą na prostych równoległych. No ale jeśli teraz się podniesiemy i na przykład weźmiemy punkt 0, 1, to wtedy f od 0, 1 to będzie 2. Więc ta prosta już nie będzie do nich równoległa. Ta prosta już będzie leżała na takiej. A tutaj te odcinki będą leżały na prostych o współczynniku kierunkowym równym 2, więc już bardziej stromych. No. Potem jak weźmiemy na przykład w trójce, w 2, 0, to będziemy mieć wartość 3, czyli to będzie jeszcze bardziej stroma prosta. I tak im wyżej, tym będzie bardziej stroma. Jeśli weźmiemy punkt 0 minus 1, to będziemy mieć wartość 0, czyli tutaj w ogóle będzie płasko. Tutaj ta nasza krzywa całkowa będzie styczna do takiej poziomej prostej. W minus 2 będziemy mieć wartość minus 1, więc to będzie już malejąca prosta. Tak? No, idąca tutaj pod kątem 45 stopni. Więc to będzie takie symetryczne do tego. No i w minus 3, 0 będziemy mieć wartość minus 2, czyli będzie jeszcze bardziej stromo szła w dół. Więc w efekcie możemy się tutaj teraz z tych rysunków domyślać, że nasze krzywe całkowe będą wyglądały mniej więcej w taki sposób. Coś w ten deseń. No i rzeczywiście, jak sobie dobrze to policzymy, to nam wyjdzie, że y od t jest równe c razy e do t minus 1. No bo właśnie, bo y prime od t będzie równe c razy e do t. No jak dodamy do tego, jak w takim razie do y od t dodamy 1, no to ta minus 1 się skasuje i wyjdzie nam y prime od t. Więc krzywe całkowe są takiej postaci. I tak właśnie wygląda wtedy dla nich pole kierunków. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.